Towarzysze! Obywatele! Ludu pracujący stolicy! To sądzę, że ten cel uda nam się wspólnie osiągnąć. Jak? Pomożecie! Jak długo ręka wyciągnięta do zgody ma się spotykać z zaciśniętą pięścią? Dzisiaj zamierzałem pokazać zestaw materiałów filmowych opowiadających o obchodach rocznicy grudnia 1970 roku, obchodach, które miały miejsce w latach 80. już po wprowadzeniu stanu wojennego. Pokażemy zarówno pomnik w Gdańsku, jak i pomnik w Gdyni. Jaka była historia tych obu pomników? A ten gdański oczywiście jest wszystkim dużo lepiej zna. Chodzi o pomnik poległych stoczniowców w Gdańsku i pomnik ofiar grudnia 70 w Gdyni. Pomysł budowy tych pomników pojawił się tuż po masakrze grudniowej 70 roku. Wtedy robotnicy zaczęli domagać się upamiętnienia swoich zamordowanych kolegów. Były dosyć często rozpowszechniane ulotki, ale także transparenty, chociażby przy okazji manifestacji pierwszomajowych w 71 roku. Władze musiały się z tym liczyć. Edward Gierek, który przyjechał na wybrzeże w końcu stycznia 71 roku, wprost obiecał, że taki pomnik zostanie wybudowany przy Stoczni Gdańskiej. Oczywiście słowa tego nie dotrzymał. Trzeba było blisko 10 lat zabiegów, aby udało się to urzeczywistnić. Ale zanim dojdziemy do odsłonięcia pomników, warto także wspomnieć o tym, że w zasadzie od połowy lat 70. nielegalnie składano kwiaty znicze pod bramą numer 2 Stoczni Gdańskiej i od roku 77 już te manifestacje przybrały dosyć zorganizowaną postać, to znaczy młodzież studencka z inicjatywy między innymi Bogdana Borusewicza po raz pierwszy w grudniu 77 roku złożyła te kwiaty. Wówczas przyszło tam zaledwie kilkadziesiąt, niecałe 50 osób. Ale już rok później przyszło ich dużo więcej. W końcu lat 70. SB szacowała, że pod pomnik przychodzi kilka tysięcy. Pod miejsce, w którym miał stanąć pomnik, pod bramę tak numer 2. Tak jest. A co się stało, że po sierpniu 1980 roku władze zgodziły się na tak duży, a tak naprawdę majestatyczny pomnik? Zresztą to nie był jedyny pomnik ofiar komunizmu, bo w tym czasie te pomniki powstawały wszędzie. Wszędzie upamiętniono również ofiary roku 1956, nie tylko 1970 roku. Jaka była historia powstania tego pomnika? Władze były zmuszone do tego presją Solidarności. Przypomnijmy, że jednym z 21 postulatów był właśnie postulat upamiętnienia ofiar grudnia pomnikiem. I w momencie, gdy Solidarność okazała się na tyle silna, komuniści musieli ustąpić. Tadeusz Fischbach, który uchodził za partyjnego liberała, również był zaangażowany w budowę tego pomnika, chociaż prawdę mówiąc, skarżył się początkowo swoim mocodawcom z KC, że może być to wykorzystane przeciwko władzy ludowej. Takie były oczywiście obawy wszystkich komunistów. Ostatecznie okazało się, że pomnik wybudowano w zaledwie 4 miesiące, co było tempem ekspresowym. Tym bardziej, że wszystkie pomniki powstawały ze składek społecznych, nie były finansowane przez państwo. Robotnicy mieli umiejętności, aby to zrobić, ale potrzebowali wsparcia finansowego. I to, że w zaledwie kilka miesięcy przeprowadzono tak wielką kampanię, świadczy o niezwykłej organizacji. Dodajmy, że pomnik w Gdańsku, pomnik poległych stoczniowców, mierzy ponad 42 metry. Aby wybudować coś takiego, naprawdę trzeba było się zmobilizować.
Cytat na tym pomniku, a z wiersza Miłosza, który skrzywdziłeś człowieka prostego, poeta pamięta, robi wrażenie. Też muszę przyznać, że kiedy obserwowałem, co prawda w telewizji, uroczystość obsłonięcia tego pomnika, to robiło to wrażenie, że ci, wydawałoby się, prości robotnicy potrafili się sięgnąć aż po takie taką poezję rzeczywiście wysokiego lotu. Dzisiaj ten plac, zwany Placem Solidarności, jest o wiele bardziej obrośnięty w tą symbolikę, bo tam znalazły się również tablice katyńskie, również tablice ku czci zamordowanego przez komunistów księdza Jerzego i wiele, wiele innych. Jak wyglądały obchody grudnia 1970 roku w stanie wojennym, kiedy to było bardzo ciężko zorganizować? Warto wspomnieć, że tak naprawdę w okresie PRL-u jedyne legalne obchody to był grudzień roku 80 i 10 rocznica grudnia. Po wprowadzeniu stanu wojennego niejako wszystko wróciło do punktu wyjścia, czyli znów nie można było legalnie czcić pamięć ofiar grudnia. Tym bardziej, że generał Jaruzelski nadal pełnił kluczowe stanowiska w kraju. Generał Jaruzelski odpowiedzialny za masakrę, przypomnijmy, grudnia 1970 roku na Wybrzeżu. I po wprowadzeniu stanu wojennego trzeba było naprawdę wykazać się wielką odwagą osobistą, aby w tym miejscu manifestować. Przypomnijmy, że 16 grudnia w Gdańsku miały miejsce wielkie manifestacje, walki uliczne. Kilkadziesiąt tysięcy ludzi na ulicach miasta. Również było wielu rannych i jeden zabity, Antoni Browarczyk. 16 grudnia 1981 roku, przypomnijmy, 3 dni po wprowadzeniu stanu wojennego. I zarazem wówczas pod pomnikiem poległych stoczniowców odbył się duży wiec, duża manifestacja. Po złagodzeniu już rygorów stanu wojennego nadal nie można było tam czcić pamięci ofiar i wszelkie rocznice były okazją do tego, aby zademonstrować siłę podziemnej Solidarności. W zasadzie do końca lat 80. zarówno w Gdańsku, jak i w Gdyni takie nielegalne obchody były organizowane. Przychodziło dużo ludzi, z reguły scenariusz był podobny. Wykorzystywano moment zmiany w stoczni, to znaczy około godziny 14 pracę kończyła pierwsza zmiana, pojawiała się druga. W tym miejscu znajdowało się dużo ludzi, także przechodniów. I działacze Solidarności wykorzystywali ten moment, aby zamanifestować swoje poglądy. Przynoszono transparenty, znicze. Oczywiście było to pretekstem do aresztowań. Zresztą w latach 70. również zamykano również prewencyjnie osoby znane z tego, że chciały upamiętnić ofiary grudnia. Nawet w archiwum gdańskiego IPN-u znajdują się transparenty, które zostały skonfiskowane w latach 80. Między innymi Andrzej Gwiazda został wówczas aresztowany i zabrano mu jeden z transparentów. Także niewątpliwie działo się dużo. Natomiast do końca lat 80. te obchody były niejako we władzy i miały na celu przede wszystkim podtrzymanie na duchu oporu. Jak wyglądały te drugie obchody, bo wtedy Lech Wałęsa, którego widać na naszych materiałach filmowych, jeszcze siedział w internacie, a rzeczywiście zwolnienie w internacie, czyli w miejscu internowania. To trzeba też naszym młodszym widzom wytłumaczyć. Czy one miały jakiś duży zasięg? W zasadzie z reguły to były dosyć pokaźne liczby uczestników, jednakże w warunkach lat 80. nie były to jakieś ogromne liczby. Pamiętajmy też, że Służba Bezpieczeństwa dokładnie obstawiała wszystkie wyjścia i dokonywała również ukrytych zdjęć. To później było analizowane, wykorzystywane operacyjnie. W archiwum gdańskiego IPN-u mamy sporo materiałów opisujących chociażby to, jak należy przygotować się do obchodów grudnia, to znaczy z reguły spędzano aktyw partyjny i milicjantów, funkcjonariuszy SB, po to, aby sama ich obecność gdzieś w pewnym oddaleniu działała również deprymująco na uczestników manifestacji. I zadaniem tych aktywistów było również to, aby wszystkie znicze, wieńce, które składano w okolicach pomnika, aby później były usuwane. To znaczy oficjalnie mówiono, że były one wynoszone na cmentarze, czyli na miejsca, gdzie powinno się je zdaniem władz składać. Natomiast władze starały się wykorzystać tą sytuację, że pomnik
pomnik był ulokowany przy wejściu przy bramie numer 203 Gdańskiej. Obok znajduje się pętla tramwajowa i to wykorzystywano w ten sposób, aby starać się ograniczać zasięg manifestacji, również poprzez stosowne ograniczenia obszaru. Dodam jeszcze, że już w końcu lat 70. planowano to, aby przesunąć mur stoczni po to, aby teren, na którym później wzniesiono pomnik, był odgrodzony od miasta. Oczywiście nie udało się to władzom. Na jednym z filmów widać plebanie kościoła świętej Brygidy. Jaką kościół świętej Brygidy i jej proboszcz, ksiądz Jankowski, odgrywali rolę w Gdańsku wówczas w latach 80. W latach 80. ksiądz Jankowski był w Gdańsku głównym duchownym, który wspierał opór przeciwko władzy komunistycznej. Podobną rolę w Gdyni pełnił ksiądz Hilary Jastak, o którym nie zawsze się wspomina. Ich działalność była kompatybilna. Obaj byli zaangażowani w kultywowanie pamięci Grudnia i pamięci ofiar Grudnia. Bardzo często uroczystości zarówno w Gdańsku, jak i w Gdyni były połączone z nabożeństwami i ludzie, którzy brali udział w manifestacji pod pomnikami, również brali udział w mszach świętych. I tak było zarówno w Gdańsku, jak i w Gdyni. Warto też wspomnieć, że akurat w 81 roku to było tyle istotne, że ludzie, którzy wcześniej manifestowali pod bramą numer 2 w okolicach pomnika, poszli w stronę kościoła świętej Brygidy, do kościoła, co umożliwiło w pewnym sensie rozładowanie napiętej sytuacji, bo tam rzeczywiście mogło dojść, zdaniem wielu obserwatorów, do rozlewu krwi. I ta rola duchownych była również taka, że oni starali się jakby podnosić powagę uroczystości i nadawać im zdecydowanie pokojowy charakter. Kim byli uczestnicy? Oczywiście na filmie bez trudu rozpoznamy księdza Jankowskiego czy Lecha Wałęsę, ale kto tam przychodził? Bo przecież nie tylko środowisko Solidarności, widać tam sporo ludzi młodych. Młodzież trójmiejska była bardzo zaangażowana w opór wobec komunizmu. Uczniowie pobliskich szkół, osoby uczące się przy zakładowych szkołach. Ale w pobliżu jest słynne liceum numer 1. Właśnie, także było bardzo wielu potencjalnych chętnych do udziału w tych uroczystościach. I tutaj trzeba zaznaczyć, że nie tylko opozycjoniści, którzy zajmowali się przez 24 godziny na dobę walką z komunizmem, ale także osoby, które z jakichś względów nierzadko przypadkowo znajdowały się w tych miejscach, bo trzeba wspomnieć, że węzeł komunikacyjny przy Stoczni Gdańskiej był istotny. Już w latach 70. przy okazji pierwszych manifestacji okazywało się, że nierzadko więcej osób czekało tam na tramwaj lub jakiś inny transport, niż przychodziło składać pierwsze wieńce. Potem oczywiście ta sytuacja się zmieniła, ale to było również świetnie wybrane miejsce na tego rodzaju manifestacje. Czyli można powiedzieć, że w tych manifestacjach brały udział przy Solidarności również takie organizacje jak Ruch Młodej Polski, co warto zapamiętać, związane z nazwiskiem przede wszystkim Aleksandra Hala, czy Federacja Młodzieży Walczącej. Oczywiście, ale w latach 70. także chociażby Komitet Obrony Robotników, Robcio, w zasadzie wolne związki zawodowe, wolne związki zawodowe. Nie sposób o nich tutaj nie wspomnieć, bo ich rola była fundamentalna w budowie pomników. I można powiedzieć, że cała trójmiejska opozycja skupiała się na tych obchodach, ale oprócz opozycjonistów przychodzili także zwykli mieszkańcy, którzy chcieli w ten sposób zamanifestować swoją solidarność z opozycją. Teraz chciałbym zaprosić Państwa na pokaz materiałów filmowych z lat 80. przedstawiających obchody rocznicy grudnia 1970 roku. Serdecznie zapraszam.
który jest w Ewa!
jesteśmy gotowi już do zareszki. Przewodem, złączę się z narodem.
Gdy wydawało się, że porozumienie między Polakami jest faktem. Stało się inaczej. Rok później pomnik stał się miejscem starcia między robotnikami a milicją. Rozmowę i dialog zastąpiły czołgi i pałki. Została wtedy przekreślona wielka polska szansa. Nasz kraj ponownie skazany został na degradację i permanentny kryzys. Ale Solidarność nie poddała się. Pośród represji i oszczerstw, wepchnięta w podziemie, ścigana i więziona, przetrwała przez te wszystkie lata. Przetrwały komisje zakładowe i struktury regionalne. Przetrwała prasa związkowa. Przetrwał niezależne wydawnictwa i przetrwał duch Solidarności, który dawał nam siłę do walki bez strachu, ale i bez przemocy. Uchroniliśmy się od nienawiści i każdego roku czcimy rocznicę wydarzeń grudniowych pod tym pomnikiem, symbolem ofiary i męstwa polskich robotników. Dziś stoimy wobec nowego wezwania czasu. W niedawnym referendum Polacy odrzucili politykę zastępowania strukturalnych reform państwa podwyżkami cen i przerzucaniem kosztów kryzysu na barki świata pracy. Było to wotum nieufności do polityki zapoczątkowanej wprowadzeniem stanu wojennego. Solidarność wielokrotnie wyrażała opinię, że porozumienie narodowe jest warunkiem niezbędnym przełamania kryzysu gospodarczego i wdrażania polityki reform. Deklaracje o woli reform bez porozumienia, bez uznania prawa Solidarności, prawa stowarzyszeń, związków zawodowych i twórczych do istnienia jest obłudą. Każdego dnia przekonujemy się, że dotychczasowy sposób sprawowania władzy wyczerpał swoje możliwości. Stał się hamulcem rozwoju. Groził stagnację, bezprawie i powszechne poczucie beznadziejności. Słyszymy te głosy zewsząd, nawet z Moskwy. Przyjmujemy je z uwagą i nadzieją. Zewsząd słyszymy te, zwłaszcza po spotkaniu przywódców ZSR i USA, że naszemu światu potrzebne jest nowe myślenie. Słyszymy, że dialog winien zastąpić wojnę, a duch porozumienia – przemoc.
Naród polski, który tylekroć doznał przemocy, dobrze zna wartości dialogu. Wszelako prowadzić dialog mogą tylko ludzie wolni. Chcemy wolności, bowiem chcemy dialogu i porozumienia dla Polski i dla świata. Są sprawy, o których nigdy nie milczeliśmy. Dlatego i dziś zwracamy się do rządu PRL o rozwagę i humanizm. Niechaj wszyscy więźniowie polityczni zostaną zwolnieni i spędzą święta Bożego Narodzenia w rodzinach. Dzisiejsza rocznica jest przestrogą. Nasz kraj znów stoi w obliczu ważnych decyzji. Czy zwycięży rozsądek, czy dialog? Przed 17 laty rząd wybrał przemoc zamiast dialogu. Robotnicy Wybrzeża zapłacili za to krwią. Ale tamten rząd musiał ustąpić. W Polsce nie można rządzić czołgami zamiast argumentów. Mówię spod pomnika, który jest symbolem naszej zdolności do walki i naszej gotowości do porozumienia. Pamiętajmy, że pod tym pomnikiem stał, składał kwiaty papież Jan Paweł II. I pamiętajmy papieskie słowa o solidarności. Wzywam wszystkich członków Solidarności do wytrwałości i rozwagi. Ale niechaj nikt tej rozwagi nie bierze za rezygnację. Nigdy nie zrezygnujemy z walki o Polskę wolną i sprawiedliwą.
zeznania, żeby sobie. Niech koledzy stoczniowcy wybaczą, że delegacja nasza jest tak skromna, ale my mamy tego samego dnia taką tragiczną uroczystość na kopalni Wujek. I tam odbywają się uroczystości tak samo smutne jak tutaj. Dziękuję.
Wczoraj jak gadać?